Najpierw musimy zdobyć poparcie monarchizmu w Tajlandii. Możemy to robić tak, rozprzestrzeniając propagandę monarchistyczną po całym kraju, pokazywać ludziom, jak korzystaliby i jak profitowaliby z monarchizmu, rozprzestrzeniając po całych mediach, po całych ulicach. Trzeba by było zbierać ludzi, którzy popierają naszą ideę, robić protesty, parady, żeby więcej ludzi załapywało. Jeśli będziemy mieć wystarczająco dużo poparcia monarchizmu w Tajlandii i większość ludzi będzie po naszej stronie, a przynajmniej będzie to z 30%, to mamy podstawę, żeby albo obalić rząd, ale do tego by się więcej przydało, albo idziemy agresywną metodą i wywołujemy wojnę domową, wbijając nietolerancyjny i, no szczerze, słaby rząd Tajlandii, bo poza tym, że Tajlandia fajnie się opłaca do Europejczyków, żeby przyjeżdżać, bo są tanie ceny, no to ludzie w Tajlandii dobrych warunków nie mają, nie dbają o interesy własnych mieszkańców. Więc wywołujemy wojnę domową, widząc nasze interesy i to, jak poważna jest sytuacja, jeszcze więcej ludzi załapuje parcie dla monarchizmu, obalamy rząd i wprowadzamy monarchię i wybieramy króla i ty będziesz królem Tajlandii. A to Rus Prince będzie królem i uratuje Tajlandię od rąk złych osób. I w taki sposób uratujemy świat od złej Tajlandii i Tajlandia będzie wtedy już nowym mocarstwem. Będzie Imperium Tajlandzkie.